Witajcie w kolejnym kulinarnym odcinku Zdrowomani. Dzisiaj przygotujemy pesto z jarmużu. Jeżeli chodzi o jarmuż, to ja miałam z nim trudne początki. Za pierwszym razem, kiedy go kupiłam, zrobiłam z niego chipsy i wyszły mi fatalnie. Po prostu mi nie wyszły i zraziłam się trochę do tego warzywa. I potem jadłam je tylko tak w takiej sytuacji, kiedy na przykład dorzuciłam go do jakiegoś koktajlu, tak żeby nie czuć jego smaku. Dlatego dosyć długo podchodziłam do tego pesto, ale kiedy w końcu je zrobiłam, to po prostu zakochałam się w tym smaku i teraz będę Was również przekonywać, aby spróbować i mam nadzieję, że również Wam posmakuje. Zaczynamy od zblanszowania naszego jarmużu. Potrzebujemy tak około 3 garści, ale oczywiście proporcje jak zwykle będziecie mieli pod filmem. Taki zblanszowany jarmuż ma lepszy kolor, robi się też taki bardziej miękki, będzie się fajnie miksował. Potrzebujemy też, od tego też możemy zacząć, wyprażyć pestki dyni i słonecznika. One będą bazą naszego pesto. Dodamy też czosnek, cytrynę i oczywiście parmezan, oliwę, wiadomo, takie podstawowe składniki. Zaczynamy w takim razie. Te rzeczy mam już zrobione, czyli mam już tutaj wyprażone pestki, jarmuż jest zblanszowany, kroję teraz czosnek w plasterki. Wystarczy nam jeden ząbek, żeby nie było za bardzo czosnkowo. Teraz mieszamy wszystko w pojemniku. Na początku może nam się nie mieścić wszystko, dlatego początkowo możemy dodać tego jarmużu trochę mniej niż ogólnie użyjemy, ale potem jak zaczniemy to miksować, to zmniejszy swoją objętość, wtedy będziemy mogli dodać więcej. Ja pestki mam już wymieszane. Jeżeli nie macie pestek dyni albo nie macie pestek słonecznika, myślę, że też spokojnie możecie zrobić tylko z jednym rodzajem tych pestek. Tutaj jest pełna dowolność, można z tym eksperymentować. Dodaję też 2 łyżki parmezanu tartego, mniej więcej łyżkę oliwy i mniej więcej łyżkę soku z cytryny. Nie idzie. Okej. No, dzięki uprzejmości Pani Aldony mam już tutaj sok z cytryny wyciśnięty i zabieramy się za miksowaniem. Stopień zmiksowania też zależy od Waszych upodobań. Można z tym walczyć, żeby to było jeszcze bardziej zmiksowane. Dla mnie jest już ok. Spróbuję, czy jest już dobre. To oczywiście można jeszcze doprawić solą i pieprzem, jeśli ktoś ma ochotę. Ja nie czuję takiej potrzeby, bo tutaj moim zdaniem czosnek i jarmuż i parmezan robią już całą robotę. Spróbujemy. Jest ok. Jeżeli chodzi o sposób użycia takiego pesto, to możecie dodać je oczywiście do makaronów, takie tradycyjne pesto. Możecie także smarować im jakieś grzanki, kanapki. Naprawdę sprawdzi się w wielu różnych kombinacjach i można je przechowywać w lodówce przez spokojnie, myślę, że jakiś tydzień. No, to gotowe. Nie mam teraz pesto na zębach.